Dear Lord, I need you now. Please, send help. An unnecessary question, perhaps, but is everything all right? No, I'm not all right. There are demons in the mill. This is all Haskell's fault. May his wretched soul rest in peace. His leniency brought the devil on us. Now witches will walk the land. But why are you still standing there gawking like a goose? Aren't you a banisher? I told you, there are demons. I tell me all about these demons and this mill. There is a mill. It is my mill in which I mill flour to bake my bread. In the mill, there are demons sent by the evil one. All right. No need to be an arse about it. I'll look into it. The mill lies past the barren fields and across the bridge. Whatever you can do to help, I would be grateful. No pewnie. Przecież są diabły i tyle. I wiedźmy. Will you be all right out here? Will any of us be all right now our governor's gone? Lucy Barrow is dead, and demons walk. God has forsaken us. I'll take that as a maybe. I'm sorry to learn the alewife has died. Oh, don't be. Lucy? Are you close? Close? Yeah, we were close. Close enough to hate each other. And before you jump to any sodden banisher conclusions, her death was not my doing. And 'twas I who found the body. I shall not miss her. You will when the ale runs out. You really don't seem to hold her in your heart. The baker and the alewife both need barley. We made a bargain, spit in hand and shaken on, to share the crop. But she broke the deal, went her own way, cut me out. No, I did not like her. Oh, ho, 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 ho. Może on ją zabił. I should go. As must I, to the hamlet, I think. God walk with you, banisher. Nie, ja już zrezygnowałem z tej fuchy. Tylko w opowieściach jestem pogromcą. Demons and a dead alewife. Haunting case. Haunting case. Haunting case. O, tam jest chyba, nie? Ten młyn, który... Dobra, może jeszcze tego? Dobra, zdążyłem. Ładne wygnanie. O, 50 wrogów wygnałem już. Amulety? Dobra, przejdziemy w ogóle przez ten... No tu spoko, amulety, to jeszcze pewnie tutaj wrócimy. Gdzieś tu jest ten młyn. Niezły młyn. Kurde. Ole byczki. Dobra. Tego fajnie zrobić w ten sposób. I oczywiście przeładować godzinę. Ruszam się. Pięknie. Z piąchy. Wziąłem sobie jeszcze tam punkciki i wydałem na jakieś większe obrażenia, jakieś cuda niewidy, że będziemy koksić. Mogę. Oj, zdenerwował się chłop. Z Duny. Widzieliście drugą część Duny? Mega sztosik jest. Ale to wiecie. Nie trzeba takich oczywistości mówić, nie? Here I was expecting an audience with Legion. Someday maybe. Zbadaj młyn. Na pewno tam do góry chcemy przejść. Wszystko opętane. A jeszcze tu by można, nie? Jakoś na górę wejść. Dobra, czy ja tu mogę coś ustrzelić? Mogę coś tu zrobić?
No raczej chciałbym się dostać tu, nie? Niby tu. Ogłoszenie o braku towaru. Uwaga, uwaga, nie mamy ziarna, z tego powodu nie mamy mąki, z tego powodu nie mamy chleba, pery kotele. No bread. Kotel never mentioned that. Ej, serio? Wchodzimy normalnie? No to nieźle. Quite the botanist. What does a baker need with all these plants? Remember the olive bread with rosemary and sage. I miss Rome. I miss bread. Chlebek super, ale może ją otruł? List do Perego od Clemency Gibbs. Drogi Perry, otrzymaliśmy twój list z prośbą o zboże, ale niestety możemy wyłącznie odmówić twojej prośbie. Sami również mamy problemy z plonami. Nic nam nie zostało, ale obecnie szukamy rozwiązania i dam ci jedną, jeśli ją znajdziemy. Dam ci znać, jeśli ją znajdziemy. Tymczasem trzymaj się tam. Jesteś utalentowanym piekarzem, a ta kaczmarka cię nie powstrzyma. Na pewno nie drugi raz. Jej piwo może i podtrzymuje ludzi na duchu, ale ich nie karmi. Wkrótce będą domagać się jedzenia i nie będą się już przejmować, że się wywarem tej wiedźmy. Okej. Okay. Clemency Gibbs. Nie, panie Redzie, proszę się zachowywać. To już jest coś. O, księga rachunkowa. Haskell, jeden bochenek. Wolko, Haskell. Barrow. O'Hara. O, O'Hara jest. Walcott. Perkins nawet. Wszystkich znamy, nie? Brakuje jęczmienia. Tylko jeden bochenek. Brak jęczmienia, tylko Haskell dostał. No, times for Cottle the Baker. No. Może się rzucili na tamtą wszyscy. Test zamiennika jęczmienia. Kukurydza. Droga, a chleb jest zbyt kruchy. Twaróg i jajka. Bułki nie są najgorsze, ale nieodpowiednie dla całej społeczności. Może jeszcze się do czegoś przydadzą. Żyto. Trudne w uprawie. Drogi i daje chleb o niezadowalającej konsystencji. Ciemny. Seems Cottle was looking for a substitute for barley. And failing. Looks like Cottle hasn't been able to do his work for quite some time. No pewnie. Sack race? You think you can outrun a ghost? Who's that? Yes. Something's here. Strona o Pytoloka Dekandra. No jakaś taka uprawa, tak? 2-3 metry wysokości. Duży wieloletni korzeń. Mocne łodygi. Zielone lub różowe. Liście duże zielone o nieprzyjemnym zapachu. Zielone lub białe kwiaty szerokości kciuka. Owoce wyglądają jak jeżyna. Toksyczna, widzicie? Każda część rośliny może chorować, w szczególności liście. Dokładnie gotować. Korzenie na dolegliwości układu oddechowego. Środek na kataplazmy łagodzi ból. Ale to w małych ilościach. On pewnie ją otruł albo coś. This looks like it was ripped from a herbarium. Phytolica dekandra. Pokeweed. It's poisonous. I doubt he used it. I hope I'm right. Kurde. We should go back to the Harrows and talk to him. On wrócił sobie, nie? No, myślę, że w jakiś sposób tego użył. So Baker is forced out of work. His business partner dies mysteriously, and now the baker is haunted. How bizarre. Still, I feel for him. He'll be desperate. Can't sustain that for long. From his demeanor, I'd say it's too late. He's a lit fuse on a human powder keg. I'd like to be around when he goes boom. Nie no, chłop. Chłop może ją otruł albo całą społeczność, zobaczymy. Wracamy do osady. Ale wiecie co? Coś tutaj mam po drodze. Widmowa obecność w boskim akrze. Tu coś jest. This place feels different. Something lingers here.
Could be Alexander, or Caleb for all we know. O, Alexander albo Caleb. These remains call for a ritual and a lot of caution. Skażona miłość. A, niewystarczające. List miłosny Caleba? Medalion Aleksandra? I could summon whatever's hiding here with a proper item. We could get something that belonged to Alexander and something from Caleb. Something prized. Let's check the workshop for anything left. A, dobra. Znajdź brakujący składnik. Czyli coś będzie... According to our map, the treasure can't be far. This is unfair. Właśnie, tu jest Haskell. Dobra, a tutaj coś mogę jeszcze zrobić? Nie, czyli musimy brakujące składniki tutaj znaleźć, w tym warsztacie. Dobra, to tam będę akurat. To dobrze, że tutaj podszedłem. Nasz wspaniały szewc, nie? Od tego się zaczęło w sumie. Tutaj wszystko, cała imba. List. Tutaj będzie, mhm. Ruth, mhm. List miłosny Caleba. Aleksander cię zdradza. Caleb Watson. I mamy medalion znaleziony w warsztacie szewskim. A to chyba wcześniej już było, nie? O, i wykonaj rytuał. No to ten rytuał sobie zrobimy później. Bo to i tak musi być w tamtym miejscu, a teraz... Jesteśmy... u piekarza. Czyli ta Lucy to była ta... z którą rozmawialiśmy w takim zielonym chyba ubraniu, nie? A z tym też wcześniej. No. Mr. Cartel, are you here? Ja pamiętam, że tutaj... Tak, zamknięte z powodów osobistych. Ja pamiętam, że tutaj... było jakieś przejście. Chyba byliśmy tam z tyłu. Tylko jak ja to robiłem? Chyba to jeszcze raz chyba. Od tamtej strony przejdziemy. A tu? Tak, tu sobie przejdziemy, nie? Dolarki hiszpańskie. Proszę, proszę. Nasz piekarz. Something's nearby. Where is it? Morning. Takes dedication to sleep where you work. Not of poverty. My mother treated a baker once. He had the worst cough I'd ever heard. Turns out inhaling flour all day isn't good for your lungs. Aye, neither's poverty. No nie mieli co jeść, więc kurde. Jest lipa. List Aspen do Perego. Zabrał go ze sobą do nowego świata i nie zapomniał o mnie, starej kobiecie. Mhm. Odwiedź mnie kiedyś, Aspen. Aspen must be the woman Cottle spoke of. The one who trained them. Perhaps he's lonely here, away from his people. Zagubiony chłop. Nie ma jedzenia. Aspen, powodzenia w Bostonie. A gift from Aspen. She loves him, like a mother. Oh, it's a miserable life without bread. Nie ma chleba, nie ma jedzenia. Tu zamknięte. Trucizna. Klucz do sanktuarium Lucy. Jej karczmy. A key hidden behind a spectral web. Why? No bo tamta jest pewnie duchem. Ta Lucy. Idź do piekarni? No ja jestem w piekarni, nie? Czy nie?
To jest jego dom w sumie. Anyone home? Right, well, what happened here? There was a robbery, or someone threw a tantrum. To jeszcze muszę zbadać tą piekarnię. Zbadaj piekarnię, no tak. Ale dziwne, nie? Coś tu jeszcze powinno być. Tu. Notatnik. Nie rozumiem. Jak kiedyś nie ma... Kiedy nie ma zboża, Lucy wciąż waży piwo. A ja nie mogę piec chleba. Jeśli gromadzi skądś jęczmi, to ja nie mogę go znaleźć. Jaki może być jej sekret? Dostaję szał, myśląc o tym. A może ona tamto? Może truje tym piwem? Widziałem, jak Lucy ścinała chwasty i kupowała jakieś przybory. Muszę dowiedzieć się więcej. Lucy podejrzewa mnie o szpiegostwo. Albo tak mi się wydaje. Mimo to ścina chwasty, które na pewno nie są potrzebne przy ważeniu piwa. Bardzo podejrzane. Dałem Lucy możliwość podzielenia się swoim sekretem. Uważa mnie za szaleńca. Myślę, że kłamie. Wiem, że kłamie. Ale może... Lucy Barrow was brewing ale. Drove Perry mad. Sent him snooping after her. No to idziemy, idziemy. That, Mr. Cottle, is not the way. Now what else are you guilty of? Do not touch that, you filthy thief! What? Przepraszam pani, co pani tu robi? Ale wydaje mi się, że mogła ona z tej trucizny piwo ważyć, ale zobaczymy. You! Who are you? What are you doing here? Wait! The Banisher McWraith! Haunted by a ghost! You must be joking! Mistress Barrow, glad to see you, circumstances notwithstanding. This is my partner, Antea Duarte. Yes, yes, pleasure to meet you, but never mind that. Perry Cottle stole the key to my alehouse. You have it. I want it back. Why would Perry Cottle have the key to your alehouse? He wishes to steal my business, so I hid it from him. There's nothing quite like watching a grown man soil his britches over losing a bloody key. Serves him right. The barley failed. No barley means no flour. No flour means no bread. It drove him mad. It made him mean. I don't easily scare, but he scared me. And I was right. In the end, he poisoned me. Nie, jednak. What's your relation to Perry Cottle? We traded pleasantries, foodstuffs. He baked a fine loaf. Mostly we shared the barley crop. I worked with him, now I hate him. When I offered him a fair deal, he threatened me. He omitted to mention this. Allow me a moment in which to come to terms with the news that the liar, Perry Cottle, failed to tell the truth. Ale jeszcze czegoś tu nie wiemy. You know how to brew ale without barley. We know this because Perry Cottle spied you doing it. For a great baker, he makes a piss-weak spy. Why would you not share your work? I'll tell you this. My husband and I ran a tavern in England. He supported my ambition. Never once was he intimidated by me. When he died, I sold up and left for the New World. I was looking for peace, opportunity, wealth. I found it all. Until the curse. Everything I have, I earned with the sweat of my brow and the brains in my head, and neither man nor God shall take it from me. Perry Cottle thinks innovation, the fruit of my labor, comes from God to be shared by all, but especially by Perry Cottle. I am a woman of enterprise, and no one drinks for free. No payment, no deal. Ale jak ona robi to piwo? Tell me about the poisoning. To start, let me tell you about the baker Perry Cottle, who is as mean as he is stupid.
Mean, for he would not pay me for my work. Stupid, for he poisoned me before he could get his grubby hands on it. Are you sure he poisoned you? We had words. He threatened me. He carried out the threat. It seems cut and dried to me. You don't believe me? See for yourself. You have the key. Go to the alehouse where I died. Where is it? Go north, across the bridge, past the fallow fields. But do be careful. I hear it's haunted by the ghost of the poor dead alewife. Ja, wydaje mi się, że jeszcze coś jest. We should go. Can't get a moment's peace, can you? Even dead, there's work to be done. Jeszcze coś jest. Harry Cottle left some details out of his story. Let's go to the alehouse. To by było zbyt łatwe, że on po prostu otruł, no i tyle, nie? Może ona się otruła? Dobra, tu musimy się dostać. O, to po drodze sobie zrobimy tą. Dobra, po drodze sobie to dziabniemy. Dobra, jestem, to co? Dziabniemy sobie ten rytuał, nie? Tylko co ja muszę ukazać? Show your shape in flesh! Każdy atak zwiększa obrażenia. A, czyli to jest... Aleksander... Co? Tron jest na 21. O nie, będziemy się klepać godzinę. Dobra, spróbujemy. Ziu? O, ale każdy atak, nie? Zwiększa obrażenia. Dobra, to nie możemy... Nie możemy po prostu się dawać trafić. No dobra, to jest do zrobienia. Amdeo! Dobra, elegancko. Przyszpilony. Dobra, i teraz jest duży Aleksander. Aleksander Wielki. No to by był lepszy. Dobra. To by był lepszy redzik. Pięknie. Ziu. Najlepiej tak. Pyk. O. Tak tu się możemy bawić. I really do hope it's the last time we cross paths with one of those infernal brothers. I expected no less from them than to linger after their departure. Again. Dobra, i to jest elitarny przeciwnik. Patrzcie, jeden do atrybutów, czyli zrobiliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu. To teraz do Lucy, tak, idziemy do Lucy. O, ładna okolica, co? Patrzcie, tutaj... Jakieś roślinki są. A playground for the devil, according to some. Jak? Jest bardzo ładnie. Proszę, proszę. Co my tu będziemy jakoś latać? Może z powrotem? Notatka, zamówienia są w toku. Jak będą, to będą. Nie ma potrzeby do mnie przychodzić i dręczyć mnie. I zabijać mnie i truć. Red, come see this. Kurde, to są korzenie. Folk need bread. What do you use in place of the barley? Lucy, Mistress Barrow, please, I beseech you, tell me. No. Folk must have bread before they have ale. I offered you a fair deal. You're the one who turned it down. Then you leave me no choice. I'll have the secret. I'll not let them starve when there's bread to be had. You missed your chance. Now go away. Not the first time we've heard of this deal. Doesn't change the fact that Perry was furious at Lucy's refusal. Na tyle, by zabić? Enough to kill. Seems unlikely. Keep looking.
Nie, coś z tą trucizną, nie? Akt sprzedaży. Okej. Pani Lucy. That's quite the sale. Good thing she had her husband's support. Unmarried alewives don't usually have it so easy. O, ten już ma intencje, chłop? Desperowany, by jeszcze upiec chleb, Perry Cottle próbował nękać kaczmarkę. O, cenny składnik to może być ta trucizna. No właśnie. Książka z eksperymentami. No i patrzcie, piwa smakowe. Jagody jałowca. Dobre. Niby. Miód. Dobre. Werbena. Niedobre. Bazylia. Niedobre. Jagoda. Dobre. Truskawka. Do poprawy. Kawa. Do poprawy. Niby tu nie ma jakichś... Jagody jałowca. Nie ma tu jakiejś trucizny, nie? She knows her trade. I know brewers. And this one is talented. Okej, a to będziemy musieli tutaj odkurzyć. Uszkodzony zielnik. Oj, to jest ten znowu. Caryphyllales, nie? Krzew zielny, użycie. O, widzicie? To jest ta trucizna. Jagody purpurowe. A book of poisonous plants with a page torn out. Let me guess. The Phytolacticandra page is missing. No tak, tak, tak. Dobra, i tu co mamy? To na zewnątrz. To będzie trzeba to na zewnątrz postrzelać, ale kurde, to nie będzie łatwe. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć, bo szybko będzie trzeba drzwi otworzyć. Gdzie my tu mamy te kule? Tu jest pierwsza. Jedna z góry gdzieś przyszła, nie? O, tu jest w ogóle takie coś. Gdzieś musi być druga kula. Tutaj. No nie wygląda to najgorzej. Czyli tak, a jesteśmy w stanie tu rzucić? O, jesteśmy. Tylko tu chyba Red nie strzeli, co? Będziemy na obieg lecieć. O ile są dwa. Dobra, dawaj. Szybko, szybko, Redzie. Bo jadą śledzie. No i pięknie. Dobrze idzie. Zgrana para. Lucy Barrow was quite the force of nature. As a widowed alewife amongst witch-hunting Puritans, she'd have to be. Exactly. Dobra, i to jest coś ważnego. O. Książka zielarska Lucy. Sonchus asper. Cichorium domesticum. Hieracum majus. Chondrilla prima. Senecio vulgaris. Jacobea. Well-thumbed books. Lucy Barrow's an educated herbalist. An alewife, fierce and educated. I bet folk were intimidated. And suspicious. We should search the mill. Młyn. Dobra. Czyli tak, znajdź drogę do młyna. To już jest dostępne? To tu chyba z góry byśmy skoczyli, co? Mamy kluczyk. Kluczyk do dżungli. We'll have to stop it spinning first. I'll look into that. Zatrzymać? Piąte koło u wozu? Wiecie co? Tu coś widzę. To jest to? Let's go. Dobra. Kurde, ale tak daleko od tego miejsca. Też ciężko było to znaleźć. Bo tam drzwi zamknięte, a my mamy kluczyk chyba od drugiej strony, nie? Dobra. Zobaczmy, co w tym młynie. Co tu się kłębi? Surprised Perry Cottle found no substitute for barley.
Some men can't think beyond what they already know. But this, I think, is about wounded pride. No, notatka ciekawa. O, niewysłany list od Lucy, gubernatorze. Mam szczególną prośbę i nie jestem pewna, z kim się skontaktować w jej sprawie. Chciałabym znaleźć artystę, który namaluje mój portret. Nie zależy mi na niczym szczególnym, ale chciałabym, aby ludzie mogli skojarzyć moją twarz z moimi osiągnięciami. Zaiste, uważam, że moja praca jest niezwykła i zasługuje na uwiecznienie. Nie ma wielu uznanych karczmarek i uważam, że nadszedł czas na zmiany. Mam nadzieję, że będzie mi pan w stanie pomóc. Ciekawie, interesująco. Są pani... O! Well labeled too. Lucy Barrows is better organized than my mother. This is the phyto, the portweed. What's it doing here? Na co robi? Przedmiot wiążący ducha Lucy. Kamienny moździerz i tłuczek do miażdżenia składników w celu nadania smaku jej piwu. Był używany niedawno temu. This is our ghost tie. And a memory hangs on it. To co, ukazanie? Gavamark Arsenalis. Nope. Nie redzie. Wywoływanie. Ona już się pokazała w sumie, nie? No i co pani? Co z tą trutką? Harry Cottle? Is that you a creeping once again? You can die first before I give you anything. Best run, Cottle. Have a stick and I'll not hesitate to use it. She took the Phytolacca instead of the hops. No. A sad fate. And a stupid death. Afraid to lose her individuality, she lost everything instead. Without her secret ingredient, I still can't make bread. Kurde. A to przez przypadek, ale jaja. Lista oczekujących zamówień. Alexander Watson do zapłacenia. A widzicie, zapłacili gubernator O'Hara i Pobi. Watson. Unless Perry takes over the brewing. Dobra. To tak, kiedy wyszkolona zielarka przypadkowo się otruła, jej duch obwinił o swoją śmierć piekarza. Czyli przypadkowo. Harry Cottle, what are you doing in my house, you horrible little man? Dear Lord, what work of the evil one is this? Lucy Barrow, but you're dead. I saw your body in the ale house. The dead return, and you are most surely a witch. Yes! Oh, this explains everything. Oh, for the love of God, just stop your nonsense and explain what the hell you were doing in my alehouse. I believe I'm the one who needs answers. Oh, God! Oh, the world is ending, and the Lord must call us to him! Mm. A co tu się dzieje? Czekajcie, czekajcie. To jakby było już końcowe rozstrzygnięcie wygląda. Go on then, Mr. Cottle. What were you doing in the alehouse when you found Lucy dead? I'd not seen her in a moment. I was checking she was well. You base strain hardy oaf. You'll not have what's mine. You were checking to make sure I was dead.
I was doing no such thing. But you were, Mr. Cotto. You spent weeks harassing Lucy here for her recipe. You harangued her so much that in a moment of stress, she made a mistake and accidentally poisoned herself. For that, you are responsible. Time to set the top on the right bottle, Cockle, you dundering harasser. You windling failure, you sneaking thief. I never meant to, I am none of those things. She had it coming. Devil worshipper, witch, selfish woman. Czas na zakończenie. A można jeszcze pogadać, dobra. Lucy Barrow, under the pretext of a demand for fair payment, you hoarded a valuable recipe. That's right. You'd have starved us for the sake of your business. You denied the children of God their daily bread. For business, Lucy, for business. Our Lord God called you to give service to his flock, and you demanded payment? Let her speak, Mr. Cotto. If the Lord wished the fruits of my labor, then he should have paid me like anyone else. I worked hard for where I am today. I deserve to succeed. I worked my arse off for it, and you would have me give it away. Not a chance. No, kapitalizm. Dobra. What were you doing with porkweed, Lucy? If you knew it was poisonous. I am a herbalist and an alewife. I make things. I have all sorts of poisonous plants. I knew Perry was spying on me, so I led him to believe I was using common weeds in place of barley. I chose pokeweed because it helps women with their monthlies. Twisted and ingenious. I think I like you. Perry Cottle stole from me. He found out about the poisonous plant and killed me. No nie do końca, ale no. To what then? Let's do this. So it's done. Opie, nawiedzałeś biedną Lucy, która chciała się tylko dorobić. To się będzie dzielić. Ale nie no, ten za bardzo ją męczył. No mogłaby wstąpienie, ale niech będzie wyrok. Nie Antea, browarnicy. Perry Cotto, you're haunted by the ghost of the alewife Lucy Barrow. You didn't kill her. That doesn't make you innocent. I done nothing wrong! You bullied her. And you spied on her. And threatened her. That seems wrong to me. You did those things, and she came back because of them. Because of you. What else was I to do? You could have left her alone. No nie musiał nękać, nie? Jak ona miała przepisy... Wiadomo, no w takiej biedzie, w takim głodzie to się cuda robi, no ale... Ale całkiem niewiniątkiem nie jest, całkiem to nie jest absurdalne. I should not end like this. I should rise. I should rise. To do. Stay there, daily bread. They'll figure it out, or they'll starve. Dobra, proszę państwa. Klucz do piekarni. A, mamy klucz do piekarni jeszcze, tak? No dobra, czyli... Tu ktoś się chce ze mną bić, ale my nie chcemy. To teraz muszę się przedostać na ostatnie wezwanie. Mamy tu jeszcze jakieś takie mini zadania? Nie, no to super. Czyli teraz widzimy się tutaj i potem jeszcze wrócimy tutaj na końcówkę, nie? Zobaczymy, co ten ostatni przypadek nam pokaże. No, to let's go. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.